Wydawnictwo Znak Literanowa przedstawia. Jan Strojny. Nie zostawaj influencerem. Czyta Piotr Tarsa. Kunie, kaczce, bananowi. Każda kreatywna osoba, którą poznałam, mówi mi to samo. Po co mi był ten internet? P. Influencerka, wokalistka. Wstęp. Nazywam się Janek Strojny. Byłem influencerem, takim zabawnym gościem w kolorowych czapeczkach Bini. Robiłem coś w rodzaju TikToka codzienności, nic nadzwyczajnego. Dwa filmiki dziennie plus te sponsorowane, nawet trzy miliony wyświetleń każdego dnia, 80 milionów w najlepszym miesiącu. Niektórzy twierdzą, że wychodziło mi to całkiem nieźle. Nie wiem, czy się z nimi zgadzam. Po prostu w miarę potrafię montować, bo bawiłem się tym od malucha. Zastanawiałem się w tych filmach nad sobą i życiem. Pytałem co najpierw, mleko czy płatki. Opowiadałem o moich wizytach w urzędach i o tym, że przebiegłem ileś tam kilometrów. Dopytywałem, czy twój znajomy też, czy twoja rodzina również, czy twoja dziewczyna także. Chodziło o nawiązanie i przytrzymanie uwagi widza stworzenie wspólnoty. Reklamowałem wiele marek, a płaciły mi za to naprawdę dużo kasy. Byłem przez pewien czas jedną z twarzy polskiego TikToka i dostawałem od niego ciasteczka na święta. Słowem, wiem jak zarobić w internecie kupę szmalu, a potem zwariowałem. Dlaczego? Bo przegrzały mi się zwoje. Po lekturze tej książki możecie powiedzieć: mnie to nie spotka, lub nie ma opcji, że takie rzeczy się dzieją. Sam tak myślałem do momentu, aż to się wydarzyło. Człowiek jadący na rowerze nie myśli, że to akurat jego dzisiaj potrąci auto. A ludzie chodzący po górach nie spodziewają się, że to akurat ich trafi piorun. Nikt nie obstawia, że dzisiaj spłonie mu dom, ani że zginie ktoś z jego bliskich. Niestety takie rzeczy się zdarzają, nawet gdy je negujesz. A może właśnie najbardziej wtedy? Jeżeli mnie nie kojarzysz, nic nie szkodzi. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwym człowiekiem, który ma w dupie internet. Ale po aferze hashtag Pandoragate2023 raczej już nikt nie ma internetu w dupie. Wszyscy wiedzą, że lepiej się orientować, kto nadaje do naszych dzieci z internetowych platform. Pamiętacie, jak jesienią 2023 roku dorośli przeszli błyskawiczny kurs przyspieszonej łeb I szybko przyswoili sobie imiona najgłośniejszych YouTuberów, o których istnieniu wcześniej nie mieli pojęcia? Ale afera z molestowaniem nieletnich to tylko część prawdy o tym, co robi z młodymi ludźmi internet. Nie można przegapić też innych rzeczy. Jakich? Ostatnio dostrzegłem ciekawy napis na lodówce wyrzuconej na śmietnik. Leżała drzwiami do góry, a na nich znajdowała się naklejka wielkości połowy drzwi: Social media seriously harms your mental health. Media społecznościowe naprawdę szkodzą Twojemu zdrowiu psychicznemu. Darzę ogromnym szacunkiem młode kobiety, które przerwały milczenie w sprawie hashtag PandoraGate2023. Wierzę, że winni poniosą karę. I chciałbym, żeby nikt nigdy więcej nie ucierpiał w ten sposób. Chociaż nie mam złudzeń, że takie rzeczy nadal będą się działy. Choć, miejmy nadzieję, na mniejszą skalę. W internecie można bowiem zostać skrzywdzonym na wiele innych, ale mniej dotkliwych sposobów. Można, jak już wspominałem, na przykład zwariować, tak jak ja. Dlatego postaram się pokazać wam, co jeszcze złego dzieje się w tym świecie. Wciąż będzie to jednak tylko ułamek rzeczywistości. Gdybym nie zwariował, byłbym dzisiaj warszawskim landlordem z niezłą bryką, ale zamiast tego trafiłem do szpitala psychiatrycznego. Nie żeby w internecie bardzo mnie hejtowali. Nikt mnie nie hejtował, ale i tak nie wytrzymałem. Niedawno skończyłem 24 lata, z których większość spędziłem na warszawskich kabatach w pokoju z młodszym bratem. Mam fajnych rodziców i wierzę w prawdziwą miłość. Myślę o sobie, że jestem trzecią wersją samego siebie. Jankiem trzecim. Dlaczego Janek trzeci? Bo byli też Janek pierwszy i Janek II. Ten pierwszy był nerdem, pasjonatem montowania filmów, drogich kamer. I miał w szkole średnią 3,5. Ten drugi zamieniał w złoto gówniane filmiki na TikToku, zarobił prawie pół miliona złotych, zasypiał z Blantem i z Blantem się budził, a przez większość poranków swojego życia celebryty modlił się, żeby zapadła noc. I jest ten trzeci, który wyczołgał się z psychiatryka i cieszy się, że żyje. Cieszy się, to może za dużo powiedziane. Po prostu żyje. Kiedy w 2020 roku zamieściłem pierwszy film, TikTok miał 700 milionów użytkowników i był najczęściej pobieraną aplikacją na świecie. W 2023 roku ma ponad 1,5 miliarda użytkowników i nadal jest najczęściej pobieraną aplikacją na świecie. TikTok na początku był, podobnie jak u dziejów Instagram czy YouTube, reklamowany jako aplikacja dla młodych. Gromadził bardzo miłych ludzi, którzy. Dawali komentarze w rodzaju super, świetnie, fantastycznie. Po czterech latach z tego dobrego feelingu zostało niewiele. Dzisiaj mamy brutalną widownię, gotową spalić na stosie tych, którzy jej się nie podobają. Ta przemiana powinna niepokoić. Twórcy internetowi przeżywają załamania nerwowe, średnio raz w miesiącu. Latami chodzą do terapeuty i nie radzą sobie z rosnącą konkurencją. Ludzie dla zasięgów są gotowi rozebrać się, kupić miłość i przyjaźń i dać sobie obić mordy na ringu. To tylko krótka część listy, sami wiecie. Zrobić sobie i innym największe świństwa, zdradzić ich i siebie. I nie mówię tutaj tylko o TikToku. Internet, od kiedy zawładnęło nim pionowe wideo, które można odpalić na każdej popularniejszej platformie social media, diametralnie się zmienił. Zmienił się ponieważ jego odbiorca jest kapryśny, wymagający, nieuważny, a jednocześnie bardziej bezwzględny i brutalny. Zaryzykowałbym twierdzenie, że pionowe wideo zbrutalizowało świat. Ta książka powie dużo właśnie o nim, gdyż na każdej platformie działa ono według tego samego mechanizmu. Jeśli po przeczytaniu tej książki nie podejmiesz tak radykalnych kroków jak ja, to mam nadzieję, że przynajmniej spojrzysz na social media z szerszej perspektywy i w większym stopniu wrócisz do świata poza internetem. Nela i Nemo Koty zjawiły się u mnie dwa lata temu. Teraz mam dwa. Nemo i Nela. Przepiękny spadek po byłej dziewczynie, która nazywała je szczurami. Dwie zupełnie odmienne rasy i dwa różniące się charaktery. Nemo jest Mainkunem, kotem z Ameryki Północnej. Piękny, gruby ogon, psie usposobienie, dziewięć kilogramów, w tym sześć to futro. Nela to Devon Rex. Malutka, kocha wspinaczkę i jest atencjuszką. Mruczy, zauważ mnie, zauważ mnie. Była najchudszą koteczką z miotu, małym okruszkiem. Nikt jej nie chciał. Im bardziej przekonywałem siebie, że nie powinienem jej brać, tym szybciej ją kupiłem. Są jak rodzeństwo. Kochają się i jednocześnie nienawidzą. Okazują mi miłość na zupełnie różne sposoby. Nemo chodzi za mną w pewnej odległości, siada na lodówce i obserwuje mnie z dystansu. Odpoczywa, patrząc co robię. Nela natomiast przemierza blat kuchenny wte i we wte, przeszkadzając mi w gotowaniu. Mam na nią sposób polegający na tym, że kładę ją na barkach niczym szalik i dopiero wtedy mogę działać w kuchni. A ona, pozostając blisko mnie, może oglądać wszystko, co się dzieje wokół. Cieszę się, że mam zwierzęta, bo mieszkam sam. Nie wracam do pustego mieszkania, a to dla mnie bardzo ważne. Koty witają mnie przy wejściu, zamykam drzwi, odkładam plecak, ściągam buty i zaczynam miziać nemo z odpowiednią energią. Potem biorę Nelę na ręce i też długo ją głaszczę. Gdy jesteśmy w kuchni, Nemo zaczyna zwykle patrzeć w stronę miseczki, więc stawiam Nele na podłodze i oba koty dostają jedzenie na swoich terytoriach. Kiedy jest mi źle i leżę w łóżku, zawsze są przy mnie. Mają swoje specjalne miejsca. Na przykład Nemo nie jest klasycznym pocieszaczem. Wiem, że musi wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby dać mi swoje kocie wsparcie. Przytula się tylko, gdy jest mi naprawdę źle. Zazwyczaj kładzie się wtedy kilka centymetrów ode mnie, podczas gdy Nela mruczy na moich nogach. Uwielbiam koty. Są dla mnie łamigłówką do rozwiązania. Do każdego trzeba znaleźć indywidualny klucz. Nie chcę się specjalnie chwalić, ale chyba mam taką umiejętność. Potrafię się z nimi porozumieć. Każde moje spotkanie, z choćby najdzikszym czy najdziwaczniejszym kotem znajomych, kończy się tym, że ten przychodzi i siada obok mnie. Zaczyna mnie lubić. Koty trzeba do siebie przekonać, nawiązać z nimi więź, a to wymagający proces. Zastanawiasz się, po co piszę o kotach? Moje uratowały mi życie. Choć nie przegryzały sznura ani nie miałczały przeraźliwie, żeby zwrócić uwagę sąsiadów na samobójcę na ich klatce. Tego dnia pomyślałem, że muszę pojechać do kastoramy i kupić coś, czego bardzo w tamtej chwili potrzebowałem. Zabrałem ze sobą koleżankę. Powiedziała, że nie puści mnie samego. Chodziłem i szukałem, ale nie mogłem znaleźć tego, co chciałem kupić. W końcu podszedłem do kasjerki. Przepraszam, gdzie znajdę taką rzecz, bo potrzebuję do kwiatka? Zapytałem. Uprzejma pani pokazała mi: kupiłem, wyszliśmy ze sklepu. Koleżanka wróciła do pracy. Wcześniej powiedziała, żebym nie robił głupot, bo niedługo przyjdzie z jedzeniem. A ja poszedłem do pustego mieszkania. Były w nim tylko moje dwa koty. Od wejścia przywitałem mnie zgodnie ze swoim klasycznym rytuałem. Chciałem sfilmować to, co zrobię. Dlaczego? Zabijcie mnie, ale nie wiem. Miałem nawet na to świetny pomysł i film pewnie zebrałby wiele reakcji. Byłoby widowiskowo, ale nie zrobiłem tego. Pewnie chcielibyście usłyszeć ze szczegółami, jaki miałem plan oczywiście najlepszy i najskuteczniejszy i co właściwie u licha kupowałem w tej kastoramie. Nie opiszę jednak tego. Co na pewno poprze polskie towarzystwo suicydologiczne. Uważam bowiem, że romantyzowanie czynów samobójczych nie służy niczemu dobremu. Mam tylko prośbę, aby sprzedawcy w kastoramie czy innych sklepach z materiałami budowlanymi nie pomagali tak skwapliwie w wyborze narzędzi, ubranym w czarne bluzy ludziom, z podkrążonymi oczami i nieprzytomnymi spojrzeniami. Koleżanka przyszła w końcu z jedzeniem, a ja wciąż żyłem. Ale żyłem nie dlatego, że doznałem nagłej iluminacji, wróciła mi chęć istnienia. Po prostu powoli zapadał zmrok i nie mogłem sfilmować tego, co zamierzałem. Zjedliśmy więc, a ja nakarmiłem koty. Myśli samobójcze nawiedzają mnie bardzo często. Tak często, że się do nich przyzwyczaiłem. Przygotowałem też papiery na wypadek, gdyby coś mi się stało. Piny hasła, wypowiedzenia umów, drugi zestaw kluczy u znajomych i fundusz na pogrzeb. Jedyny kłopot jest zawsze z kotami. Tak też było ostatnim razem, gdy myśli samobójcze dosłownie rozsadzały mi głowę. W pewnym momencie, po dwóch dniach analizowania, co z nimi zrobić, zorientowałem się, że jedyne, co nie pozwala mi popełnić samobójstwa, to natrętna myśl kto się zajmie moimi kotami. I wtedy zrozumiałem, że muszę się zamknąć w szpitalu psychiatrycznym. Zadzwoniłem do rodziców i powiedziałem: Chcę iść do psychiatryka. Przenocowałem u nich, spakowałem się, a następnego dnia pojechałem z ojcem do Instytutu Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego. Wyszedłem dwa tygodnie później dość szybko ale o tym jeszcze opowiem. Leki zaczęły mnie już wtedy porządnie kopać. Po kilku dniach nagrałem swój ostatni TikTokowy filmik o tym, że dziękuję, postoja. Ludzie od marketingu, z którymi pracowałem, powiedzieli, żebym poczekał z publikacją do końca miesiąca. Może liczyli, że się rozmyśla? Ja jedynie chciałem, żeby wszyscy moi widzowie zrozumieli, że nadszedł czas, abym zajął się sobą. W telefonie ustawiłem dzienny limit 20 minut na TikToka, żeby sprawdzić, jak szybko mi zlecą. Byłem w szoku, bo minęły, zanim wstałem rano z łóżka. K. Twórca internetowy. Jak zostać królem TikToka? Przede wszystkim, żeby być królem, trzeba mieć poddanych. Są nimi ci wszyscy, którzy mają ściągnięte aplikacje social mediowe. To wtedy zaczyna się pierwszy krok do królowania i, powiedzmy sobie szczerze, do czystego zniewolenia. Współczesne mechanizmy funkcjonowania social mediów przypominają jednorękiego bandytę. To taka gra w kasynie, w której po wrzucaniu pieniędzy ciągniesz za dźwignię i liczysz na to, że kilka identycznych symboli ułoży się w rzędzie. Z każdym pociągnięciem rosną ekscytacja i nadzieja wygranej. Te same emocje odczuwamy przewijając fit aplikacji i licząc na kolejny ciekawy post lub filmik. Użytkownik już od pierwszej interakcji ulega mechanizmowi jednorękiego bandyty. Rozumie, że następny materiał może być ciekawszy niż poprzedni, więc ogląda dalej. Tylko że zamiast pieniędzmi, gra swoim czasem. O zagrożeniach związanych z hazardem mówi się otwarcie. W Polsce do kasyna można oficjalnie wejść dopiero po ukończeniu 18 lub 21 lat. Aplikacje na telefon pobieramy dużo wcześniej. Nieraz widziałem malutkie dzieci siedzące z telefonem i przeglądające filmik po filmiku. Zresztą, kto tego nie widział? Sądzicie, że warte miliardy korporacje zajmujące się utrzymaniem uwagi odbiorcy na platformie wykorzystują aparaty w Waszych telefonach tylko podczas nagrywania treści? Sądźcie tak dalej. Firmy tworzące aplikacje doskonale wiedzą, gdy na Twojej twarzy pojawia się znudzenie. Oferują wtedy materiał, który na pewno Cię zainteresuje. Nie pokazują od razu najbardziej interesujących Cię treści. Wcale nie zależy im na zadowoleniu widza. Chodzi im o puszczenie jak największej liczby reklam, co wiąże się z jak najdłuższym utrzymaniem uwagi na platformie. Każdy obejrzany materiał pozwala im na zdobycie większej liczby informacji niż może ci się wydawać. Mierniki widoczne dla wszystkich, takie jak polubienia, komentarze, wyświetlenia czy udostępnienia, są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Niektóre aplikacje analizują ruch Twoich oczu, mimikę Twojej twarzy i wszystkie możliwe reakcje na dany materiał. Jeżeli lubisz psy, to będziesz oglądał filmiki z nimi, nawet jeśli nie mają one hashtagu pies w opisie. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego? Algorytm orientuje się, że Twoje zainteresowanie wyświetlanymi treściami spada, pokazuje więc te, które według jego obliczeń najpewniej zatrzymają Cię na platformie. Jeżeli miałbym przedstawić efekt działania social mediów na receptory dopaminy w książce, to zacząłbym pisać dużymi literami po jednym słowie na dwie strony. Po takim fragmencie moglibyście pomyśleć, ile stron właśnie przeczytaliśmy w tak krótkim czasie, aż taki postęp. Jesteśmy niesamowici. Ale czy była to wartościowa lektura? Pomijając aspekt pokazywania Wam mechanizmu, to raczej nieszczególnie. Ponadto, jeżeli po takim fragmencie książki znalazłaby się przed wami zwyczajna, pełna treści strona tekstu, to najprawdopodobniej odechciałoby się wam czytać. Do pracy w zawodzie internetowego celebryty czy inaczej influencera nadają się dwa typy ludzi. Pierwszy, ludzie zbyt głupi, by zdawać sobie sprawę z tego, co się wokół nich dzieje. Drugi, ludzie z psychiką komandosa. Zgadnijcie, których jest więcej. Choć obu typom i tak serdecznie to odradzam. Wzrusza mnie naiwność nastolatków, których marzeniem jest zostanie youtuberem, tiktokerem i tak dalej. Szkoda, że nikt nie mówi im, z jak ogromnymi kosztami wiąże się wybór takiej drogi. Nikt nie zająknie się o niebezpieczeństwach tego życia. W Polsce to pierwsza książka na ten temat, choć mam nadzieję, że inne znane osoby też niedługo opowiedzą swoje historie. O sobie oraz o pozbawionym wszelkich zasad i wartości świecie influencerów, w którym liczą się tylko zasięgi, pieniądze i kokaina. Widziałem to wszystko i uwierzcie mi, że nie chcielibyście znaleźć się w tym świecie. Podczas pisania tej książki usłyszałem, co mówiło się o mnie, kiedy miałem zaledwie kilkuset obserwujących. Już wtedy byłem na radarze jednego z magików w świecie agencji zajmujących się social-mediami. Wiedział, że zmagam się z depresją i biorę lekarstwa. Ten facet twierdził, szkoda chłopaka. Zmieli mu to psychę jeszcze bardziej, a jednocześnie dopingował mnie, żebym nagrywał jeszcze więcej, jeszcze ciekawszych filmików. Chciał wycisnąć ze mnie tyle hajsu dla siebie, ile tylko mógł, zanim się przekręcę. Macherzy od Sociali są więc świadomi tego, jaki bajzer w mózgu może zrobić praca w tej branży, szczególnie ludziom z problemami psychicznymi. Jednocześnie zasysają z nich jak najwięcej, bo wiedzą, że to oni, zdolni i błyskotliwi, mają szansę stworzyć najlepszy content i wypchać im portfel. Oczywiście nie chodzi o to, żeby taki ktoś przyszedł do mnie i powiedział: "Hej stary, ale wiesz, że nie udźwigniesz psychicznie tej roboty? Może jednak zrezygnujesz?" Bo przecież bym go wyśmiał. Tyle tylko, że milczy się powszechnie na temat skutków ubocznych tego zajęcia. Każdy niby wie, że jest w tym coś nie do końca zdrowego, ale nikt nie tłumaczy, w jaki sposób niszczy to człowieka. Nigdy nie trafiłem na naukowe opracowania dotyczące samopoczucia twórców internetowych w Polsce. Wszystkim wydaje się, że to takie głupki, które zarabiają za nic dużo kasy, więc sami są sobie winni, że kończą w szpitalach psychiatrycznych. Może i jest w tym trochę prawdy? Tyle, że o trafianiu do szpitala psychiatrycznego. W stanie ostrej psychozy nikt w tym kontekście nie wspomina. Uwaga odbiorców skupia się na bajecznych majątkach ludzi takich jak Karol Fris Wiśniewski z ekipy. Wszyscy zazdroszczą błyskawicznych karier, a nikt nie pochyla się nad prawdziwymi ofiarami mediów społecznościowych, które, nie mogąc udźwignąć presji, walczą ze swoimi demonami, demonami zasięgów i kapryśnej publiczności i kończą karierę na skraju załamania nerwowego ilu takich ludzi poznałem wielu a potem sam stałem się jednym z nich dlatego zanim zdecydujesz się zostać twórcą internetowym albo zanim pozwolisz swojemu dziecku na korzystanie ze zżerającego czas jednorękiego bandyty w postaci aplikacji przeczytaj tę książkę nieszczęście jest seksi Szukasz recepty na szybkie zostanie królem albo królową TikToka? Złam nogę. Szpital, cierpienie, zwłaszcza to malujące się na ładnej twarzy, generuje mega zasięgi. A jeżeli uda ci się umieścić nagranie z wypadku na TikToku, to naprawdę jesteś szczęściarzem. Poza ogromnymi zasięgami sprowokuje to setki komentarzy proszących o opowiedzenie dokładniej historii z wydarzenia. Nieszczęście przyciąga do ekranu. Więc po czymś takim internauci na bank zaczną cię obserwować. Potem, kując żelazo, póki gorące, możesz nagrać Story Time, w którym w dramatyczny sposób opowiesz o swojej kontuzji. Ludzie jarają się przed zabawnym nieszczęściem, więc jeszcze przez moment zostaną na tym profilu, po czym nieuchronnie przełączą się na inne. Jaki? Zabawniejszy, bo tam dostaną pożądaną przez mózg dawkę dopaminy. Ten kontent u frajerki Frajera ze złamaną nogą już się nie ogląda. Noga się zrasta, o wypadku opowiedzieć można tylko raz, więc sława zaczyna przemijać. Bystrzejsze osoby mogą nagrać jeszcze dodatkowo materiał, jak wygląda mój dzień z nogą w gipsie, oraz zabieram was na ściąganie gipsu. W roli drugoplanowej przystojny lekarz, ładna lekarka. Brawo za oryginalność i wykorzystanie chwili. I to już jest koniec. W tym momencie możliwość nagrywania treści dotyczących kontuzji się kończy. Brak zainteresowania nowym kontentem powoli spycha konto złamanej nogi w przepaść zerowych zasięgów. Jedna moja znajoma zwichnęła sobie bark i stworzyła śmieszny materiał będący połączeniem filmiku, na którym tańczy i wideo ze smutną miną z powodu ręki w temblaku. Serio, materiał był zabawny, miał milion wyświetleń. Zaczęła więc kminić jak zrobić więcej wyświetleń na tym samym wypadku. Temat stał się na tyle znaczący, że ciągle o tym gadaliśmy. Mówiła, że chce koniecznie zwiększyć liczbę obserwujących, ale jej następne filmiki, jak można było przypuszczać, nie wygenerowały już takich ładnych wyników i widziałem, że siada jej psycha. Osób, które potrafią poprowadzić swoją karierę od złamanej nogi do bycia milionerem ze świecą szukać. Chyba, że ktoś wpadnie na pomysł, zrobię sobie coś bardziej spektakularnego. Łamie się wtedy barwniej, ciekawiej, bardziej krwawo. Jestem przekonany, że tacy ludzie już się pojawili, a jeśli nie, to lada moment się pojawiał. Będą wpadać pod samochody dla zasięgów, tak jak ta moja znajoma. Bo o czym ona zaczęła myśleć? Oczywiście o kolejnym zwichnięciu, tym razem innej części ciała. Nie róbcie tego. Żadna nagroda nie jest warta celowego samookaleczenia. Wiem jednak, że bardzo trudno spada się z emocjonalnego szczytu na sam dół, kiedy mózg stworzył już niezdrową zależność między kontuzją a dużą dawką dopaminy generowaną przez ponadprzeciętną liczbę interakcji w internecie. Mózg podświadomie buduje połączenie wypadek, krzywda, zasięgi, dopamina. No więc, co by tu jeszcze sobie uszkodzić? Inny skuteczny sposób? Hejt. Efekt negatywności to rodzaj błędu poznawczego, w którym nawet przy równej intensywności bodźców pozytywnych i negatywnych, te drugie mają większy wpływ na stan psychiczny oraz są lepiej zapamiętywane. Są tacy, co nagrywają głównie treści, w których śmieją się z innych twórców internetowych oraz przypadkowych osób wrzucających pojedyncze rzeczy do sieci. Ich materiały zwracają uwagę na śmieszne lub infantylne zachowania, będąc czymś w rodzaju megafonu służącego do nagłaśniania ludzkiej głupoty. Możemy się zastanowić, w jaki sposób ogromna liczba niemiłych wiadomości i śmiechu może wpłynąć na stan psychiczny danej osoby. Myślę jednak, że wszyscy znają odpowiedź. Ja nie musiałem sobie łamać nogi ani nikogo hejtować, bo wiedziałem, co zasysa w internecie. Chłopak sąsiedztwa, z którym każdy chciałby się zakolegować. Ani nie za mądry, ani nie za głupi, baczny obserwator rzeczywistości. Koleś w kolorowych czapeczkach, jakiego mijasz codziennie. Zimą były to bini, a latem pomarańczowa czapka z daszkiem. Czy to było jakoś specjalnie przemyślane? Nie. Po prostu goliłem się na łyso i przez cały rok chroniłem głowę. Drugą częścią mojego wizerunku były napisy nad moją twarzą. Stało się to na tyle nieodłączną częścią mojego internetowego ja, że gdy spotkałem się ze znajomymi z sieci, mówili mi: Stary, tak dziwnie się ciebie słucha bez tych napisów. Byłem jednym z pierwszych tiktokowych twórców w Polsce, zyskujących popularność po zmianie nazwy aplikacji z Musicly i miałem kluczową umiejętność, której nie mieli wówczas inni. Wiedziałem, jak zmontować dobry pionowy film o długości jednej minuty. Taki filmik był kluczem do sukcesu, bo pojawił się szybko we wszystkich serwisach. Te ewolucje widać zresztą w przemianie platform. Starożytny Myspace, którego przeciętny użytkownik TikToka zna co najwyżej z opowiadań, został zastąpiony przez Facebooka, dziś już wkraczającego w pełnoletniość. Potem pojawił się Instagram, urodzony w 2010, na którym udostępnia się przede wszystkim zdjęcia. W międzyczasie powstał YouTube, który oferował możliwość publikacji dłuższych wideo. Następnie wyskoczył snapchat oparty na szybko znikających filmach i zdjęciach. I wreszcie wyżej wymienione postanowił zmieść TikTok, który najpierw wykorzystał wszystko, co wymyślili twórcy, powstałych wcześniej platform, a potem zaczął walkę o rząd dusz. Era pionowego wideo rozkręciła się na dobre, a wraz z nią. Era psychicznych problemów nastolatków. Udawać miłą trzeba tylko przez pierwszy miesiąc, potem wystarczy go przy sobie utrzymać. X. Dawna znajoma. Nie ma rzeczy, której influencer nie zrobi dla zasięgów. Zasięgi są wszystkim: matką, ojcem, przyjacielem, kochankiem, kochanką, fetyszem czerwonej podwiązki, tłustym łososiem w sushi. Słońcem na twarzy, kokainą w cukiernicy i blantem od najlepszego dilera z bloku. Są kosmicznym orgazmem, którego nawet nie próbujesz opisać. Masz zasięgi, masz władzę. Każdy terapeuta specjalizujący się w pomaganiu internetowym twórcom powie, że w jego gabinecie słowo zasięgi pojawia się częściej niż słowo ja. Ludzie leczą się z utraty zasięgów latami i robią to bezskutecznie. Takie terapie nie mają końca. Nie znam sposobu, żeby, zarabiając hajs na zasięgach, nie zwracać uwagi na to, że dzisiejszy film wygenerował o 20% mniej wyświetleń. Nie ma skutecznego procesu myślowego, który umiałby sobie z tym poradzić. Logiczne myślenie nie pomaga. Ludzie internetu mają napady paniki, kłopoty ze snem, natrętne myśli, kołatania serca, na samą myśl o zasięgach. Zasięgami budzisz się i zasypiasz. Do statystyk tulisz się jak do przyjaciół i nienawidzisz ich jak najgorszych wrogów. Uszczęśliwiają cię i zrzucają w piekielne czeluści. Rozmawiasz o nich, myślisz o nich, robisz je, zyskujesz je, tracisz. Starasz się je ukrywać, bezskutecznie wszyscy wiedzą, że spadłe. Lub przeciwnie, eksponujesz z dumą. Zatkało was, frajerzy. Myśleliście, że jestem skończony, a tu proszę. Są miernikiem talentu, bystrości, sprytu, ale przede wszystkim dają ci hajs. A przecież o hajs w tym wszystkim chodzi. Znam wielu ludzi, którzy dla zasięgów robili z siebie idiotów i oszukiwali tych, którzy ich kochali. Wyobraźcie to sobie. Niezły, obiecujący związek, który z dnia na dzień się rozpada. Dlaczego? Bo jemu wystrzeliły niebotyczne zasięgi, a ona w ogóle ich nie miała. Nie można przecież tworzyć relacji z kimś, kto nie zna wartości zasięgów. Był teraz o tyle więcej wart niż ona. Nie mógł spotykać się z nikim. Ja nie muszę sobie tego wyobrażać. Widziałem to na własne oczy. Czy wiecie, że ludzie są w stanie ni stąd, ni zowąd wrzucić swoje nagie zdjęcia do netu tylko po to, by nie stracić obserwatorów? Zdarza się, że aby skupić uwagę i zwiększyć zasięgi, nagle ktoś zaczyna kogoś bez powodu wyzywać. Ludzie klikają w awantury bez opamiętania, a statystyki zwyżkują. Pamiętam akcję ze sztucznym związkiem, czyli tak zwanym shipem. Dwoje nieco przykurzonych influencerów dla zwiększenia widzialności umówiło się, że zostaną fejkową parą. Wszędzie zamieszczali swoje wspólne zdjęcia i obnosili się z byciem razem. Przypowali się za darmo, choć bywa, że jedna strona drugiej płaci jakąś sumę. Po co? Bo ich followersi napisali gdzieś, że fajna byłaby z Was para. Znali się wcześniej z jakiejś ekipy. Spełnili więc życzenia swoich widzów. Pstrykali słodkie zdjęcia, kręcili jeszcze słodsze filmiki. On poznaje moją mamę, ona pije herbatę z moim tatą. Lecieli z tym fejkiem równo: gęsto, dużo, często. On, żeby było ciekawiej, przez ten cały czas miał prawdziwą dziewczynę, która zresztą z nim zerwała, kiedy fejkowy ship się skończył. Na otarcie S okazało się, że ship przyniósł efekty. 50 tysięcy nowych obserwujących na jej profilu w jeden dzień. Niezły wynik. Podwoiło to liczbę obserwujących na profilu dziewczyny i znacznie zwiększyło oglądalność chłopaka. Ship jest dosyć atrakcyjny. Bo łączenie ludzi w pary w ogóle jest dla wszystkich interesujące. W liceum też największym powodzeniem cieszyły się nastoletnie związki. Wszyscy o nich gadali tu jest podobnie. W korporacjach i innych zamkniętych środowiskach także. Znam przypadek chłopaka, który zapłacił za krótką chwilę przyjaźni z koleżanką, mającą 60 tysięcy obserwujących na Instagramie on nie miał żadnych. Takie współprace zaczynają się od mojego ulubionego ogłoszenia na grupach influencerskich. Hej czy jest ktoś z Warszawy, kto chciałby się złapać na wspólne nagrywki? Zrobimy crossa, to nam wybije trochę konta i będzie lepiej. Cross oznacza przecinamy się i idziemy dalej w dwie różne strony. No i ten ich wspólny post był o tym, że jak cudownie nam być razem, bo to wspaniała przyjaźń, bla 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 bla. Pod postem miliony hashtagów Zacząłem je przeglądać i zobaczyłem ukryty w środku hashtag reklama. Super, że oznaczyli tę współpracę. To fakt. Szkoda, że dobrze ją ukryli pośród zbioru 30 innych hasztagów. Przecież wiadomo, że nikt ich nigdy nie przeczyta. Ups. No, kto by na to wpadł? Kupowanie przyjaźni. Można zapłacić za przyjaźń, pstryknąć sobie fotkę i nigdy więcej się do siebie nie odezwać. Prosta, prawda? Ale na szczęście nie zawsze tak jest. Jeżeli obie strony tego chcą i nie ma to wyłącznie charakteru merkantylnego, mogą wyjść z tego całkiem fajne rzeczy. Nagrywają wspólny filmik, nie muszą się nawet lubić, potem mówią sobie cześć i każdy z nich wraca do swoich zasięgów i obrabiania dupy konkurencji. Taki to zasięg bez zobowiązań. Czy spotykałem się w takim celu? No jasne. Na szczęście udało mi się połączyć przyjemne z pożytecznym. Mój ziomek był ex który obecnie zajmuje się tatuowaniem. Obserwowałem jego szpagaty na TikToku i zaproponowałem, że nakręcę filmik o tym, jak sam robię taki szpagat. Nasze spotkanie trwało sześć godzin, podczas których rozmawialiśmy o życiu. Mnóstwo zabawy, zamieniliśmy się ciuchami, były wygłupy i tak dalej. Zdobyliśmy prawie 10 milionów wyświetleń łącznie na obu profilach, choć bawilibyśmy się pewnie nawet lepiej, gdybyśmy nie wyciągnęli telefonów z kieszeni. Mission accomplished. Znam heteroseksualnego mężczyznę, który sugeruje odbiorcom, że jest gejem. Dlaczego? Bo mu się to opłaca. Z takim wizerunkiem w branży mody zarobi znacznie więcej, bo ma większy potencjał reklamowy i większą możliwość ekspresji. Czy to kłamstwo? Moim zdaniem tak. Oczywiście działa to w różne strony. Geje, którzy udają heteryków, bo mają na przykład profil stargetowany bardziej pod kobiety gustujące w macho. Nie da się jednak, przynajmniej na razie, zarobić na tym, że jest się lesbijką. W każdym razie nie na tej orientacji jako głównej cesze swojego internetowego omplua. Pieniądze w takim wypadku zdobywa się na tym, że się jest fajną dziewczyną. Znam jedną influencerkę lesbijkę, rocznik 2002, która zarobiła już na niezłe mieszkanie w Warszawie. Nie musiała niczego udawać, ma ujmująco silną osobowość i coś więcej do zaoferowania swoim odbiorcom niż tylko orientację seksualną. Influencerzy dla zasięgów kłamią też o swoim statusie materialnym. Znam dziewczyny wypożyczające markowe ciuchy z wypożyczalni czy od stylistów po to, aby przekonać wszystkich, że stać ich na Gucci'ego, Louis Vuittona czy Prada, o kupowaniu ubrań, nieodcinaniu metek i zwracaniu ich do sklepu po jednym wyjściu chyba nie muszę wspominać. To znane od wieków sposób na oszałamiający wygląd na celebryckich imprezach. Nikt nie musi wiedzieć, że X w sukience z metką Gucci żywi się w biedronca. Wypożyczanie ubrań, żeby nagrać filmik pod tytułem, Co ostatnio kupiłam, to nowe zjawisko. Sugerowanie, Mam więcej pieniędzy, niż ci się wydaje, jest sposobem na atrakcyjniejsze kontrakty. Takim osobom łatwiej później nawiązać współpracę z marką produkującą droższe ubrania. Można to nazwać pewnego rodzaju pokraczną inwestycją. Fake it till you make it, prawda? Ja wolę jednak nazywać to kłamstwem. Ile razy słyszałem. Boże, znowu filmy mi nie idą, mam gorszy tydzień. Spadające statystyki zamykają ludzi w domach, z których nie wychodzą oni potem całymi miesiącami. Cóż, według tej pokręconej logiki, każdy nowy film trzeba stworzyć tak, jakby to była pierwsza rzecz, którą internauta dostaje od ciebie na TikToku. Niczego nie da się porównać z euforią, która pojawia się, kiedy masa ludzi lajkuje Twoje story. Czuję się zajebiście, poszło mi super. Ale ambitne zadanie, żeby odbywało się to dzień w dzień, jest nie do zrobienia. Śmiało, spróbuj. Na pewno ci się nie uda. Nikomu się nie udaje. Zobaczysz, że liczba reakcji na twoje posty szybko zacznie oddziaływać na samopoczucie i nie poznasz większego doła niż ten, który pojawia się w związku z brakiem reakcji. Poszło chujowo, nic mi się nie chce. Ludzie próbują to robić latami. Bywa, że wrzucasz rzeczy, które tobie wydają się interesujące, ale tylko tobie. Wtedy nie idzie. Influencer zastanawia się dlaczego. Zwala wszystko na algorytm, choć to nie o niego chodzi. Można bowiem być nieinteresującym przez jakiś czas, ale jak wspomniałem, nie da się myśleć pozytywnie o spadających zasięgach. Wiem, bo próbowałem. Znam ludzi, którzy działają w internecie 7-8 lat i nadal tak myślą. Nie mają pojęcia, że jest coś takiego jak wirtualna narracja, falowanie i spadanie. Uczucie down wjeżdża po prostu za głęboko. Skoro internet, to ty, spadające statystyki, uderzają w pewność siebie, w samoocenę, a nawet głębiej. I wtedy już wiadomo. Nie chodzi o jeden, drugi zły dzień, czy nawet miesiąc. Wtedy już wiadomo. Jestem pozbawionym osobowości glutem, niepotrzebnym elementem na tej planecie. Naprawdę myślałem wtedy, to jest koniec Internetu, a koniec Internetu to mój koniec. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.